Prezydencka ustawa frankowa jest swojego rodzaju kompromisem pomiędzy interesem frankowiczów a interesem całego społeczeństwa. Przede wszystkim oczywiście być może wszyscy poniesiemy koszty tej ustawy, no ponieważ jeżeli banki będą ponosiły straty, no to również z pewnością przeniosą to na klientów, w związku z czym przede wszystkim złożymy się na to tak naprawdę wszyscy. Natomiast z drugiej strony jest to pewna forma kompromisu, chociażby uwzględnia ona interesy kredytobiorców, którzy brali zadłużenie w złotym, ponieważ tutaj prezydent czy eksperci prezydenccy starali się uwzględnić również tych kredytobiorców, żeby oni nie byli poszkodowani. No bo musimy pamiętać o tym, że w tej chwili oczywiście kredyty we frankach mocno podrożały. Jest to oczywiście efektem zmiany kursu szwajcarskiej waluty względem złotego. Natomiast przez jakby wcześniejszy okres trwania tego kredytu raty były niższe. W związku z czym ktoś, kto brał kredyty w złotym, mógł się czuć pokrzywdzony. Także no my tutaj spłacaliśmy cały czas wyższą ratę, a teraz nagle dodatkowo kredyty we franku znowu zostaną jakby wsparte przez państwo. W związku z czym jest to swojego rodzaju, myślę, sprawiedliwy kompromis. Z perspektywy rynkowej trudno jest tutaj mówić o jakimkolwiek dobrym rozwiązaniu i w zasadzie każdy projekt musiałby w ten czy inny sposób uderzyć jakoś w polską giełdę. No przede wszystkim polska giełda jest mocno uzależniona od banków. Banki mają największy wpływ na wszystkie niemal indeksy giełdowe, w związku z czym jeżeli banki ponoszą straty, no to oczywiście odbije się to na naszej giełdzie. Jeżeli chodzi o kurs złotego, no to tutaj nie ma być może takiej stuprocentowej ścisłej korelacji. To może się przełożyć negatywnie, no bo na pewno nie pozytywnie. Natomiast aby to ocenić, myślę, że musimy przede wszystkim poczekać najpierw na ostateczne wyliczenia. To jest podstawa, bo tak naprawdę na razie operujemy tylko pewnymi domysłami. Czyli najpierw czekamy na ustalenia KNF, ile to może kosztować sektor bankowy. I to jest tak naprawdę kluczowa sprawa. Jeżeli się okaże, że banki będą musiały ponieść na przykład 30-40 miliardów złotych strat, a o takich wyliczeniach no, dużo się mówi, no to może się okazać, że nasz system bankowy nieco podupadnie i będzie wymagał być może nawet dokapitalizowania. W związku z czym to jest potencjalnie, to jest duże niebezpieczeństwo zarówno dla giełdy, jak i dla naszej gospodarki. Także mam nadzieję, że oczywiście takie problemy też zostaną uwzględnione. No i stąd zapowiedzi rządu, że czekają na ustalenia KNF-u. Dopiero kiedy KNF policzy, ile to może przynieść straty bankom, no to rząd będzie dalej pracował nad tym projektem. Także to jest pozytywne, że ten projekt został oddany, zobaczymy, co z tego wyjdzie i jeżeli okaże się, że w takiej formie jest on niemożliwy do wprowadzenia, no to rząd będzie musiał dalej jakby planować. Pojawiła się propozycja ze strony ministra Morawieckiego, żeby być może tylko te rodziny, które mają największy problem ze spłatą kredytów, zostaną wsparte przez państwo. No i dzięki temu udałoby się na pewno zaoszczędzić trochę zarówno po stronie banków, a być może także rządu czy kredytobiorców.